Cześć, witajcie szczuromaniacy, ja jestem Weronika, witam Was na kanale Szczuromania. W nowym roku, po rok przychodzę do Was z nowym filmem. Oczywiście wszystkie filmiki, które tutaj wyrzucam, są nadal aktualne. Ta wiedza się tak szybko nie deaktualizuje. Możecie je przeglądać, oglądać i korzystać. A ja mam głowę pełną pomysłów. Ja tutaj cały czas jestem na YouTubie, jeżeli piszecie, to ja odpisuję, więc to nie jest tak, że znikłam i zapadłam się pod ziemię, ale cały czas o Was pamiętam i z Wami jestem. Także ruszamy dzisiaj z nowym tematem. Przyszedł w końcu ten czas, kiedy mogę nagrać film na temat szczurów i innych zwierząt w domu, a to dlatego, że też stałam się od sierpnia zeszłego roku posiadaczką psa. Co robi szczeniak, jak widzi szczura? Jak widzi szczura z ogonkiem, który przebiega po pokoju bardzo szybko, no to co on robi? No, biegnie za nim, no wszystko co się rusza jest ekscytujące, jest fajną zabawą. No i teraz trzeba szczura albo gonić i złapać, albo gonić, złapać i rozszarpać, w zależności od tego, jakiego psa mamy. Ale nieważne, jaki pies, nieważne, czy szczeniak, czy dorosły, z adopcji, czy z hodowli, jakkolwiek będzie mieć psa, musimy najpierw go do szczurów przyzwyczaić. Co to znaczy przyzwyczaić psa? No, nauczyć psa. Tak jak uczymy go siedzieć, tak jak uczymy go pozostać na miejscu, czy żeby do nas przyszedł, to tak musimy go nauczyć, żeby był spokojny przy szczurkach, żeby nie szczekał, żeby je nie gonił, nie gryzł, żeby był opanowany. No jasne, najpierw zapoznanie i do tego nauka. Co to znaczy? No pozytywna nauka, nagradzanie za dobre zachowanie. Możemy szczura wziąć w jakieś miejsce jednego, jako żeby nie stresować wszystkie szczury, tylko po kolei, a psa wziąć go w kagańcu, zacząć jakby takie oswajanie, takie międzygatunkowe. To nie jest chyba do końca dobry pomysł, jeżeli nie mamy takiego miejsca, w którym szczury czują się dobrze. Czyli jeżeli mamy wybieg, gdzie szczury wychodzą tam codziennie i czują się jak u siebie w klatce, no to jest okej, to jest sprawa załatwiona. To sobie możemy na łóżko położyć i on będzie się czuł pewniej. Ale jeżeli, tak jak ja, nie wiem, położę szczury na kanapie, gdzie zwykle one tam nie przebywają, no to szczurek od razu będzie uciekał, będzie się chował za poduszkę, będzie przerażony i stres jest ogromny. Tak naprawdę nie robiłam jakiegoś wielkiego oswajania i wielkich tutaj ceregieli z tym, tylko po prostu szczury czują się u siebie w klatce swobodnie. One są bardzo pewne. A to pies z kolei, no ja akurat mam mojego psa, więc to też wszystko zależy. On akurat nie sięgnie, tam ledwo sięga do tej klatki. Mój szczeniak bał się szczurów. Zobaczył tą wielką klatkę, zobaczył, że coś tam się rusza i generalnie na początku on omijał szerokim łukiem tę klatkę. No na tyle, ile się dało, tam aż tyle miejsca nie ma, ale jednak no tak podchodził z rezerwą. Zresztą jak to różne szczeniaki, on no bał się nowych rzeczy. Z czasem już się przestał bać, bardziej się przyglądał klatce, ale jak widział szczurki, które gdzieś tam były bliżej niego, na dole biegały, no to zaczynał szczekać. No, co oznacza, że się ich obawiał. I jeżeli brałam go na ręce i tak przykładałam go do klatki, czego może nie powinnam robić, ale sprawdzałam jego zachowanie i no on odwracał głowę, nie chciał wchodzić w tą interakcję ze szczurkami. Jeżeli już, no to zawsze sam gdzieś kukał do klatki, nastawiał się. Było i tak, że szczur go ugryzł w nos. Tak go ugryzł, że krew leciała. Także dostał nauczkę, tak, szczury potrafią sobie poradzić. Ogon szczurzy był bardzo interesujący dla szczeniaka. Wiadomo, chciał go złapać, chciał go ugryźć, no bo on tak się rusza, faluje, wiecie jak to jest. No oprócz tego, no szczeniak, no wiadomo, wszystko chce wziąć do buzi, wszystko chce sprawdzić. Nie, no nie ma opcji, żeby zostawić szczeniaka kiedykolwiek samego, bez żadnej kontroli ze szczurami, a nawet po prostu trzymać szczeniaka, nie szczury, niech szczury sobie tam biegają, ale psa, żeby
żeby nie zrobił im krzywdy po prostu, mieć go pod kontrolą. Właśnie być może założyć kaganiec, nie tylko kaganiec, ale to, że on po prostu jest i tak większy, i tak może swoją masą gdzieś tam tego szczura przestraszyć, popchać i tak dalej. I generalnie, wiecie, jak ja widzę, no szczury się tak mega stresują tym wszystkim, w ogóle nawet jak już po czasie, gdzie już znają tego psa i wiedzą co i jak, że niby on nic im nie zrobi, ale chodzi o to, że wiecie, jak szczury tylko usłyszą szelest, to już uciekają, tak? Już taki popłochu tam gdzieś chowają się, a potem wychodzą, sprawdzają, co tam się dzieje. Okej, okay, no i to je bardzo stresuje, wszystkie takie nagłe ruchy. Szczeniak ma cały czas owsiki w tyłku. Nie ma co się bawić w kotka i myszkę, a właściwie w psa i szczury. I naprawdę, wiecie, jak ja to widzę, to ja już znam przyszłość, tak? Szczury są zestresowane, obniżenie odporności, zaczynają kichać, pojawia się porfirina i trzeba z nimi jechać do weterynarza albo dać im jakieś leki. Tutaj na przeziębienie, albo jakiś antybiotyk, albo o matko, nebulizator i idzie w ruch i tak dalej, i tak dalej. Także wiecie co, to ja dziękuję bardzo. Już trochę dojrzał, bo na początku właśnie tak jak mówię, gdzieś tam ciągnął, chciał gryźć te szczury, ale po czasie, no po kilku miesiącach ciężko mi jest określić dokładną datę. Teraz w ogóle ignoruję szczury, jakby tam raczej się nimi nie interesuje, nawet jak klatka otwarta jest, to tam to raz je widzi, raz ich nie widzi, jakby tam dużo się nie dzieje. Natomiast jak wezmę szczura na ręce, no to on zaczyna je po prostu lizać po tyłku i no chce tylko lizać. Także jeżeli by biegały po pokoju, to bardzo chętnie pewnie by je gonił. Może by nie chciał ich skrzywdzić, ale no niechcący łapą swoim ciężarem mógłby je tam przewrócić, one potem przestraszone. Kolejna rzecz, musimy pamiętać, żeby nie wypuszczać szczurów w jednym pomieszczeniu z psem, bez naszej kontroli, no to już w ogóle. Zamykać klatkę, a najlepiej, jeżeli mamy taką możliwość, mamy klatkę w innym pokoju, to zamykać pokój. Na przykład, jeżeli ja wychodzę z domu, pies jest, zostaje w domu, no to drzwi do pokoju, gdzie są szczury, są zawsze zamknięte. Nie tylko ze względu na szczury, ale też kable, wiele kabli. Aczkolwiek kablami się raczej tak mocno nie interesował, ale to nigdy nie wiadomo, więc wiecie, lepiej dmuchać na zimne. Nie tylko z psem żyje człowiek, są jeszcze też koty. Jest duża grupa kociarzy i no ja do nich się nie zaliczam, ja jestem zdecydowanie team psy. No na chłopski rozum, kot i szczur, no to trochę jak kot i mysz, może być ciężko. Może być ciężej niż z psem. Pewnie ci, co mają koty, powiedzą inaczej, albo jeżeli mają dobre doświadczenie, oczywiście. Więc tutaj bym jeszcze bardziej przywiązywała uwagę do tego, w ogóle gdzie stoi klatka, jak jest zabezpieczona. Koty biegają po sufitach, więc no, mają jakby większą możliwość gdzieś złapania tych szczurków, przedostania się w jakiś sposób, zrobienia krzywdy im, pomimo że są w klatce. No koty też lubią obserwować, tak jak na przykład rybki w akwarium. Tak myślę, że szczury też mogą być ich jakimś tam celem. Jest także taka historia, gdzie to kot zaprzyjaźnił się ze szczurem i żyli długo i szczęśliwie. No, ale wiecie, takie historie to są naprawdę wyjątkami, wyjątkowe. Jeżeli chodzi o chomiki, króliki, a myszy, skoczki, myszki i inne wszystkie zwierzęta klatkowe czy akwariowe, no to myślę, że jest jasne i to wiecie, że nie łączymy gatunków. No, generalnie jest tak, że szczury mogłyby na przykład zagryźć chomiki. W ogóle chomiki też nie są zbytnio stadnymi zwierzętami. Fajnie, jeżeli klatki mogą być w różnych pokojach, kiedy nie czuć tego zapachu. Ustawiamy je tak jak możemy, zabezpieczamy, wypuszczamy zwierzęta w innym czasie. Tutaj już nie ma opcji, że szczury i chomiki będą sobie biegały po łóżku razem. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, a macie inne zwierzęta w domu, to ja bardzo chętnie się dowiem,
jak to u Was wyglądało, wyglądały początki, jak to wygląda teraz, jak te zwierzęta się dogadują, czy jest coś, o czym warto jeszcze wspomnieć, o czym warto pamiętać, może macie jakieś triki, piszcie tutaj pod filmem w komentarzach. Myślę, że wszystkim ta wiedza się może przydać, jak nie teraz, to w przyszłości. No dobra, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę wspaniałych chwil z Waszymi zwierzętami, z Waszym całym zwierzyńcem domowym. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć!